drugie pytanie odnośnie punktu obsługi klienta energii. To trochę ze zdziwieniem przyjąłem informację, że pan prezydent jeździ i prosi prezesa Glińskiego, bowiem chciałbym przypomnieć, że gmina miasto Grodziądz, jak i podległe jednostki, szkoły, muzea, także prawdopodobnie spółki komunalne są klientami energii. Więc proponowałbym podjąć działania zmierzające do zmiany operatora, dostarczyciela energii. Dzisiaj mamy wolny rynek, równie dobrze dostarczycielem może być PGE, może być Tauron. Rozpisać nowy przetarg i w warunkach przetargu zapisać, że ten, który zdobędzie, proponowałbym też włączyć do tego gminy, które mają tworzyć ZIT, czyli te gminy ościenne, tak, które również są zainteresowane tym, aby ten punkt znajdował się w Grodziądzu. Zatem proponuję, aby podjąć realne kroki, chociażby rozpisać przetarg, w którym będzie zapisany warunek, że operator musi mieć punkt w Grodziądzu. Jeśli wygra Energa, będziemy mieli punkt energii. Jeżeli wygra firma konkurencyjna, Tauron, PGE, to będziemy mieli punkt firmy konkurencyjnej. Będzie to impuls też dla mieszkańców, że trzeba zmieniać operatora. I to pewnie nic lepiej nie działa na pana prezesa, niż podejście klientów, tak istotnych klientów, jaki jest na przykład gmina i spółki komunalne. To jest jedna rzecz, druga rzecz bardzo mnie dziwi postępowanie energii w kontekście też inwestycji. To mnie bardzo niepokoi. Tak? Trzeba pamiętać, że Energia nam tutaj bardzo dużo obiecywała. Mówiła też o kształtowaniu wizerunku. No nie zbuduje tego wizerunku, podejmując tego typu działania. Więc to też jest jakiś argument dla prezydenta, że no, ta inwestycja jednak, jeżeli Energia traktuje poważnie mieszkańców, to nie chodzi tylko o mieszkańców, ale klientów, to trochę dziwi to postępowanie. To jest taka, myślę, propozycja do rozważenia, jakieś argumenty, które być może trzeba wykorzystać w negocjacjach z koncernem Energa. Nie porównywałbym też nas do Kalisza, bowiem tam struktura dostawcy energii jest zupełnie inna niż akurat w Grodziądzu. Nie sądzę, aby wyjście na wolny rynek z Grodziądza z dostawcą energii elektrycznej było dobrym rozwiązaniem w sytuacji rozmów z koncernem Energa. Podam bardzo prosty przykład. W zeszłym roku miasto Toruń ze swoim choćby oświetleniem ulicznym i energią na dostarczanie energii na potrzeb komunikacji miejskiej, czyli dla tramwajów, wyszło właśnie na wolny rynek, czym jak gdyby sobie zamknęło możliwość negocjowania z Energią, z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej. Prawo ma być tak skonstruowane, że dopóki obowiązuje stara umowa, ta zawarta kilkanaście lat temu z dostawcą energii, dopóty możemy ją sobie aneksować i negocjować. Jeżeli idziemy na wolny rynek, wtedy już każdorazowo będziemy musieli ułożyć przetarg na dostawcę energii. Szumnie w mediach ogłoszony super sukces Torunia przy zmianie dostawcy energii tak naprawdę spowodował, że dzisiaj Toruń płaci około 8% bodajże więcej za 1 kWh za energię elektryczną niż my, którzy nie poszliśmy na przetarg, a twardo negocjowaliśmy z Energią dostawę cen na oświetlenie uliczne i na nasze tramwaje. Więc niekoniecznie zmiana dostawcy spowoduje, że będziemy taniej płacić. Może to spowodować znacznie więcej. Ja osobiście prowadzę takie rozmowy choćby ze spółką Energia Oświetlenie z Sopotu dotyczące każdorocznie cen na dostawę, z Energią Obrót, Energia Oświetlenie. Twarde inne rozmowy mamy na temat konserwacji oświetlenia na zmianę dostawcy energii elektrycznej, aczkolwiek nasze niektóre spółki już prowadzimy tego typu postępowania przetargowe. Myśmy na przykładzie kilku szkół zmienili dostawcę energii elektrycznej z energii na Enea. I suma summarum chyba to nie wyszło też dobrze, bo gdybyśmy pozostali przy energii, byśmy taniej płacili. Więc trzeba sobie rozważyć, co za co. Natomiast, jak wspomniałem, pan prezydent Robert Malinowski prowadzi rozmowy w zakresie z panem prezesem Bilińskim i myślę, że te rozmowy dojdą do jakiegoś sensownego rozwiązania, aby taki punkt Biura Obsługi Interesanta w Grodziądzu powstał. Też nie rozumiem żadnego sugestii, że Kalisz jest jakimś innym miastem. Energia, przypominam, powstała z połączenia 8 zakładów energetycznych dawnych województw. Był to
Koszalin, Słupsk, Gdańsk, Elbląg, Toruński Zakład Energetyczny, Kaliski, chyba Płock i Włocławski, Płocki, to wszystko się połączyło, mamy dzisiaj energię i w większości tych miast, poza dużym, jakim jest Gdańsk, chyba biurem w Toruniu, została reszta tych biur obsługi interesanta zlikwidowana. Co do energii, to ja tylko sugeruję, że warto połączyć te dwie rzeczy. Warto to połączyć, jeżeli pan prezydent tak ostro negocjuje stawki energii, bardzo dobrze, ale może te negocjacje włączyć. Ten punkt i może, żebyśmy to robili, znaczy, żebyście państwo to robili, czy panowie robili wspólnie, nie na zasadzie takiej, że prezydent 100-tysięcznego miasta jedzie i prosi prezesa energii o coś tam, a drugi wiceprezydent negocjuje stawki. No róbcie to razem tak, żeby to było z korzyścią i może ten punkt wtedy można tutaj utrzymać. Nie oceniałbym też absolutnie zmiany operatora na podstawie 5 szkół czy 3 szkół. Dziwię się, że taka decyzja została w ogóle podjęta. Nie wiem, jaka była idea tego, żeby 3 szkoły akurat wyłączyć i miały innego dostawcę energii. I nie dziwię się, że tutaj wynegocjowano słabą stawkę. Pragnę zwrócić uwagę, że w wielu miastach gminy robią scentralizowane zakupy. Nie szkoła, nie jedna jednostka, tylko całe gminy. Tak? Na przykład Gdańsku GOM, Gdański Obszar Metropolitalny występuje jako jedna jednostka. To jest kilkadziesiąt gmin, które startują w jednym przetargu i są zdecydowanie silniejszym partnerem i uzyskują dobre stawki. Nie dotyczyła 3 szkół, panie radny, tylko większości szkół, z tych kilkadziesiąt obiektów. Przykład, który podałem, to odbiór z energii elektrycznej znacznie większego niż miasto Grudziądz, dużego miasta Toruń, który w zakresie zużycia energii elektrycznej ma prawie 3-krotnie większe zużycie, jeżeli chodzi o oświetlenie ulic, więc nie małego gracza, który właśnie poszedł na otwarty przetarg. To, o czym pan radny mówi, jest centralizowanie zakupów, oczywiście tego typu rzeczy podzielą się w Grudziądzu. Przypominam, że w ramach projektu unijnego realizowana jest w tej chwili tak zwana grupa zakupowa.